Nazywam się Marcin Fabiański. Długo włóczyłem się po świecie. Umysł poprzedza wszelki stan rzeczy. Umysł kieruje, umysł kreuje. Gdy ktoś mówi lub działa z nieczystym umysłem, cierpienie podąża w ślad za taką osobą, niczym koła wozu za wołem. Gdy ktoś mówi lub działa z czystym umysłem, szczęście podąża za taką osobą, niczym nieodzowny cień. Czytałem te słowa Buddy setki razy, ale ich nie posłuchałem. Nie posłuchałem Sokratesa, który dziwił się, że ludzie chcą znaleźć szczęście w podróżach, choć zabierają w nie samych siebie. Studiowałem filozofię w Polsce i w Anglii. Spędziłem 2 lata w klasztorach Azji oraz centrach medytacji w Europie i USA. W końcu sięgnąłem do korzeni filozofii, rozumianej jako medycyna duszy i terapia z przesądów. Postanowiłem założyć szkołę filozofii na wzór szkół antycznych. Stworzyć miejsce, gdzie każdy może uprawiać tę dziedzinę, tak jak kiedyś, by wyzwolić się z cierpienia. Właśnie tutaj, niedaleko miasteczka Trevine Lazio. Aby osiągnąć trwałą radość życia, trzeba dać z siebie bardzo wiele. Nauczyć się ograniczać zachcianki ego, rozwijać moralność, wchodzić w głębokie stany medytacji, które wymagają wielu godzin subtelnej pracy z umysłem. Podjąć wysiłek zrozumienia praw natury. Parco Naturale dei Monti Simbruini to idealne miejsce na szkołę filozofii, w której można studiować wszystkie te rzeczy. Jest tutaj kontemplacyjna przyroda, jaskinie, w których od 2000 lat medytowali święci, bliskość duchowej i intelektualnej stolicy starożytnego świata, Rzymu. W Parco Naturale dei Monti Simbruini znalazłem nie tylko wspaniałą naturę, ale też otwartych ludzi, którym spodobał się mój pomysł. W apenińskiej szkole żywej filozofii uprawiamy filozofię tak, jak to robiono, zanim została zepsuta przez teoretyków. Robimy to poprzez medytację, kontemplację, studiowanie dzieł dawnych mistrzów, wyprawy w naturę, rozmowę terapeutyczną i dociekanie. Punktem wyjścia jest metoda filozoficzna self-off, oparta na analizie doświadczenia według modelu 3 dramaturgii jaźni. Nasz mózg nie reaguje na jednostajne bodźce, potrzebuje bardziej złożonych opowieści. Zdrowa opowieść może go wyzwolić od podrażnień psychicznych, dlatego warto poznać reguły dramaturgii narracyjnej, która rozgrywa się w naszej wyobraźni. Słów, opowieści, scenariuszy na przyszłość. Warto nauczyć się dramaturgii morficznej, która dotyczy świata przedmiotów wokół nas. Warto też zgłębić medytacyjnie podmorficzną dramaturgię subtelnych doznań, procesów życiowych, których mózg nie zamroził jeszcze w zbiór przedmiotów. Każda z tych dramaturgii jaźni wymaga innych środków filozoficznego oddziaływania. O nich kolejne filmy w tym krótkim kursie. Podejmujemy praktykę filozoficzną nie tylko dla siebie, ale także dla przyszłych pokoleń i całej planety, która jest zniszczona przez ludzką głupotę i chciwość. Nagrodą jest ataraksja, psychofizyczny stan dostrojenia do natury, ponad wszelkimi podrażnieniami. Życie harmonijne, nienadmiarowe. Doświadczamy przesytu informacji i wcale nie jesteśmy od tego mądrzejsi. Badania pokazują, że z oceanu informacji wyławiamy te, które potwierdzają nasze opinie, a nie te, które poszerzają nasze horyzonty. Jak stworzyć inteligentny system filtrowania treści? Nauczyć się utrwalać to, co cenne i puszczać wolno śmieci myślowe i wyobrażeniowe. Jak dać się uwieść przez zdrową dramaturgię narracyjną? Antyczne szkoły filozoficzne zaprojektowały wiele skutecznych praktyk. Stoicy na przykład mówili o panowaniu nad wewnętrzną mową, natłokiem myśli, zbitkiem zamrożonych fragmentów przeszłości, urojeń, podszytych lękiem scenariuszy, które zasysamy bezkrytycznie ze świata. Stosowali ćwiczenia wyobraźni, eksperymenty myślowe, podsycanie wewnętrznych obrazów,
powtarzanie w myślach stoickich formuł. Prowadzili dzienniki z osobistymi notatkami, które działały na nich terapeutycznie. Tak powstały rozmyślania Marka Aureliusza, jedno z najbardziej porywających dzieł filozofii antycznej. Obserwowali przyrodę z ciekawością współczesnego naukowca, ale nie stawiali siebie poza nią. Tak, to mózg montuje w płacie frontalno-czołowym filmiki sytuacyjne, które bierzemy za rzeczywistość. Ale my możemy pisać ich scenariusze. No dobrze, przynajmniej niektóre sceny. Oto scena napisana przez Marka Aureliusza. Uruchomcie wyobraźnię. A kto mówi o ludziach, powinien popatrzeć także na sprawy ziemskie, jakby skądś z góry, na trzody, obozy, na roboty polne, małżeństwa, rozwody, rodzenie się i śmierć, na zamęt sądowy, pustkowia, na różnorakie ludy barbarzyńskie, obrzędy, pogrzeby i zgromadzenia, na tę mieszaninę, na ten ład utworzony z przeciwieństw. Taka mini kontemplacja powinna natychmiast przynieść ulgę, rozluźnić napięcie mentalne i fizyczne i ułatwić dostęp do ataraksji. Kiedy przeniesiemy punkt widzenia wysoko ponad ludzkie sprawy, okaże się, że to, co dla nas, małych mróweczek, wydaje się kwestią życia i śmierci, jest w istocie drobiazgiem. Bywa, że zabawnym drobiazgiem. Notatki poświęcone dobremu życiu pisali Marek Aureliusz i Leonardo da Vinci, ale też Montaigne, Pascal i wielu innych filozofów. Ludzi, którzy dbali o jakość swojego krajobrazu mentalnego, nawet w czasach, kiedy nie było takiego natłoku informacji jak dzisiaj. Takie notatki mogą zawierać utrwalanie prawd autoterapeutycznych, opis eksperymentów z życiem, opis i wnioski z interwencji filozoficznych. W skrócie, wszystko, co działa. W Apenińskiej Szkole Żywej Filozofii odkrywamy reguły takiego pisania. Skuteczny trening w dramaturgii narracyjnej zostawia nas z wyćwiczonymi nawykami. Idę ulicą i zawsze, kiedy jakaś opowieść chce mi zabrać uważność, wciągnąć mnie w swój krajobraz emocjonalny, a potem wypluć do świata przedmiotów ze stanem psychofizycznym, którego nie jestem w stanie przewidzieć, przypominam sobie szybką, przećwiczoną formułę. Oto jedna z takich formuł Marka Aureliusza. Nie daj roić wyobraźni, uspokój popędy, bądź panem teraźniejszości. Greckie słowo morfe oznacza formę albo kształt. Uprawianie filozofii poprzez dramaturgię morficzną jest tym, co Epiktet nazwał wchodzeniem w dialog z wydarzeniami. Dramaturgia morficzna dotyczy rzeczywistości postrzeganej jako zbiór przedmiotów i relacji między nimi. Największą przeszkodą w filozoficznej relacji ze światem przedmiotów jest żądza. Chcemy podbijać świat, zamiast go bezstronnie obserwować, a nawet jeśli nie, to ciągle mamy wobec niego jakieś wymogi. Nie słuchamy Marka Aureliusza, który mówi: nie należy się gniewać na bieg wypadków, nic ich to bowiem nie obchodzi. Nie umiemy, jak chciał rzymski filozof, skromnie przyjmować, spokojnie tracić. Greccy filozofowie zauważyli, że nie wiemy, co przynosi nam szczęście. Epikur mówił, że wystarczą do niego trzy warunki: nie być głodnym, nie być spragnionym, znaleźć ochronę przed żywiołami. Wszystko ponad to, na przykład wykwintne jedzenie, nie jest już zwiększaniem szczęścia, tylko jego urozmaicaniem. A gdy będziemy się uganiać za luksusem, wytworzymy w sobie deficyt. Będziemy żyć wieczną udręką niespełnienia, bo nadmiar nie ma końca. Naukowcy z Uniwersytetu Stanforda w USA prawie od 100 lat śledzą losy 1500 ludzi od dzieciństwa do śmierci, żeby sprawdzić, co wpływa na długowieczność i satysfakcję z życia. Nie jest to ani dobry humor, ani uznanie,
ani troska o bezpieczeństwo i unikanie stresu. Sprzyjają mu wytrwałość, rozwaga, ciężka praca i zaangażowanie w życie społeczności. Gdyby doszła do tego jeszcze modlitwa, można by pomyśleć, że badania zlecał zakon benedyktynów, którego dewizą są słowa Ora et labora, módl się i pracuj. Wiem jednak, że te wyniki uzyskali bezstronni uczeni. Zanim święty Benedykt wypracował swoją formułę, przesiedział 3 lata w jaskini niedaleko Subiaco, ćwicząc się w wytrwałości i mądrości. Cechy charakteru, które przynoszą ludziom wielkie korzyści, nazywano w starożytności cnotami. Ich trening był podstawą szczęśliwego życia. Leonardo da Vinci, jeden z największych znawców dramaturgii świata morficznego, przez dziesiątki lat obserwował wodę. Była dla niego krwiobiegiem ziemi. Pisał: woda nie posiada nic, lecz wszystko zdobywa. Pożycza cechy krajobrazu, przez który przepływa. Dzięki wytrwałej, zaciekawionej obserwacji dokonał więcej odkryć niż jakikolwiek inny człowiek w historii. Ale zwykła uważność w świecie dramaturgii morficznej to za mało. W głębokim treningu filozoficznym nie chodzi tylko o to, by być świadomie w rzeczywistości, ale by przeniknąć jej logikę i w pełni doświadczyć jej piękna. W tym pomaga specjalny trening uwagi. Przestawienie jej z nawykowego widzenia świata jako zbioru przedmiotów na postrzeganie procesów. Badamy intensywność, zmienność i rytm procesu życia w każdej z dramaturgii jaźni. W jaźni narracyjnej nasza uwaga pozostaje w rzeczywistości pojęciowej. Poprzez jaźń morficzną postrzegamy proces życia jako zbiór przedmiotów. Poprzez jaźń podmorficzną postrzegamy ten proces jako przepływ doznań. To dynamiczny system. Każda dramaturgia może zmienić się w inną. W dramaturgii narracyjnej świadomość jest zanurzona w bezprzestrzennym doświadczeniu opowieści. W dramaturgii morficznej świadomość składa się z serii aktów poznawczych, które dzielą rzeczywistość na przedmioty w przestrzeni. Za to w dramaturgii podmorficznej doświadczenie, które jest najmniej uwikłane w pojęcia, skupia się na przemianach. W światy podmorficzne wkraczamy poprzez dostrojenie uwagi do 4 pierwiastków – ziemi, wody, powietrza i ognia. Pierwiastek ziemi odczuwamy na przykład poprzez utrzymywanie uwagi na takich jego cechach jak twardość i miękkość. Spróbujcie twardości. Zaciśnijcie zęby, a teraz puśćcie ten zacisk. Doznanie, które odczuwacie teraz w ustach, jest definicją twardości. Teraz, kiedy poczuliście definicję twardości, możecie zagłębić uwagę w ciało i poszukać twardości w dowolnym miejscu w waszym polu doświadczenia. Dostrojenie do procesu życia jest kwestionowaniem jaźni jako naszej tożsamości. Poprzez studiowanie i ćwiczenie się we współzależności z resztą procesu życia. W dramaturgii podmorficznej wyuczona etyka jest zastąpiona spontanicznym współczuciem biorącym się z zerwania z obrazem świata jako zbioru osobnych przedmiotów i tym samym przekroczeniem egocentrycznych granic. W polu doświadczenia pojawia się wtedy głęboki spokój, przecierający drogę do atarakcji. To jednak nie koniec. Praktyka świadomej obecności w 3 dramaturgiach jaźni powoduje pojawienie się 4 stanu doświadczenia, który nie jest ani w przestrzeni, ani poza nią. Stanu, który nazywam nieporuszonym. Ale to temat na inną opowieść.